Witam wszystkich. Dzisiejszy pacjent Kia Proceed GT 2023 rok. Nagrywam filmik specjalnie dla osób czekających lub zastanawiających się nad kupnem tego oto samochodu. Zapraszam do szybkiej recenzji. Środek samochodu bardzo przejrzysty. Jak widzimy, jest tutaj wersja full, czyli mamy zegary już cyfrowe. Mamy również dach panoramiczny, bardziej szyber dach, otwierany. I co mogę powiedzieć? Bardzo dużo osób zastanawia się właśnie nad opcją tego dachu, ponieważ mierzą przykładowo powyżej 1,85 m i jak podają różne źródła, no przy tym wzroście mogą być problemy. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, posiadam 183 cm, zdecydowałem się na ten szyber dach i powiem, że myślę, że jeszcze 2 cm, czyli ten 1,85 m jeszcze będzie miało w miarę ok, ale już powyżej tej wysokości już no możemy dotykać głową tej tutaj części, ponieważ ona jest troszkę niżej niż wersja bez szyberdachu. Problem jest tego typu, że fotel już nie można po prostu fotelu już niżej usytuować, jest jakiś pewien maks i w tym myślę wydaje, że jest największy problem. Kia jest moją własnością, przejechałem aktualnie 6869 km, jak na razie odpukać bez żadnych większych problemów. Dużo osób również się pewnie zastanawia nad tą skrzynią, bo widnieje dużo informacji, bądź opinii, bądź ludzi, którzy no niestety, ale spotkali się z problemami z tej skrzyni. No jest ona specyficzna na pewno, nie przerzuca ona tych biegów tak płynnie jak w innych skrzyniach. Moim zdaniem jest poprawnie. Co chwilę, z tego co wiem, bo jestem w kontakcie z serwisem również w sprawie nowych softów wgrywanych do skrzyń, no są co chwilę nowe softy, więc wydaje mi się właśnie, że ta skrzynia nie jest w 100% dopracowana, jeżeli wychodzą co chwilę jakieś nowe oprogramowania, bo ludzie się skarżą właśnie na te szarpania, na jakieś przeciągania, więc jeżeli ma ktoś problem, no nie ma problemu, w serwisie oni zainstalują nowy soft, który może poprawić, a no niekiedy z tego co widzę, to pogarsza sytuację. Fotele bardzo wygodne, naprawdę. Po 6000 jak na razie nic nie widać. Jakiś obtarć lub jakiś zniekształceń w skórze. Tutaj mamy te niestety nędzne Black Piano. Też to jest taki wielki koszmar każdego właściciela Proceeda. Ja właśnie sobie zrobiłem, położyłem folię PPF bezbarwną. Jak widać, no jest różnica nawet w wyglądzie, ale również w czyszczeniu tego, nie rysuje się to, nie jest to jakiś super duży koszt. W moim przypadku było to 950 zł. No i chłopaki dostali już gotowe formatki i po prostu zajęło im to jeden dzień, żeby to okleić i wizualnie jest lepiej i na pewno jest lepiej jeżeli chodzi o do czyszczenia tego, tak? Pokażę Wam samochód naokoło. Też nie jest to taka typowa recenzja, bo tych filmików już jest trochę na YouTubie, więc nie będę pokazywał jakichś szczegółów typu te czerwone wstawki, bo to już pewnie o tym wszystko wiecie. Ja po prostu jako użytkownik tego samochodu chciałem Wam mniej więcej opowiedzieć Wam, jak się ten samochód sprawuje jako dla zwykłego po prostu użytkownika. Nie jestem żadnym jakimś, wiecie, osobą, która testuje samochody. Jest to mój prywatny samochód, tak jak już wspominałem. Kupiłem, no bo mi się bardzo podoba, jest naprawdę praktyczny, ma bardzo duży bagażnik, jest wygodny.
co do wyciszenia, no mógłby być troszkę lepiej wyciszony, ale moim zdaniem i tak jest dobrze. Wygoda jazdy jest na wysokim poziomie, no i frajda z jazdy na pewno jest na jeszcze wyższym poziomie, ponieważ jeżeli mamy rodzinę typu 2 plus 1, no to jest idealny dla nas samochód, ponieważ jeśli chcemy mieć coś rodzinnego i też mieć jakąś tam możliwość depnięcia i czerpania frajdy z jazdy, no to jest samochód idealny właśnie dla takich osób. Tak wyglądają zegary w środku. Tutaj mamy również ekran. Pokażę Wam, jakie są opcje do zmienienia tego ekranu. Wtedy wchodzimy sobie w motyw układ i tutaj mamy motyw zestawów wskaźników. Musimy sobie to odhaczyć i automatycznie włącza nam się taki oto motyw. Jest również on się nazywa dynamiczny. Mamy klasyczny C, też bardzo ładny. Mamy klasyczny B, czyli to jest wersja ta, którą możemy spotkać przy naciśnięciu nacisku sport. No i klasyczna A, czyli ten początkowy. Tak jak już powiedziałem, więcej nie będę tutaj pokazywał, bo jest wiele filmików tego typu. Ja po prostu tak ogólnie chciałem nagrać i pokazać. Jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania odnośnie tego samochodu lub jakiekolwiek opinie z mojej strony, mogę komuś po prostu pomóc, doradzić, odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Teraz włączyłem tryb sport, żebyście mogli sobie posłuchać. Nie wiem, czy to będzie słychać na tym filmiku, ale możliwe, że coś tam będzie słychać, jak sobie mruczy. Tak jest na wersji sport. Próbuję depnąć troszkę, może ten dźwięk będzie. Jeszcze jedna taka ciekawostka a propos właśnie wymiany oleju, pierwszej wymiany oleju. No ja w swoim egzemplarzu wymieniłem olej przy przebiegu 1500 km. Została ona wpisana tam w książce, oczywiście w uwagach. No zdania są podzielone właśnie, ludzie nie wiedzą, czy wymieniać przy tym pierwszym jakby dotarciu tak zwanym. Nie ma tego jakby, nie ma konieczności wymiany tego oleju od strony producenta, no ale jako ja, jako mechanik zawodu, no polecałbym wymienić jednak przy 1500, 2000, może 2,5 do max 3, żeby jednak oczyścić tą miskę z tych opiłków, które na pewno w jakimś stopniu się tam znajdą. A co do jakichkolwiek pytań, no to zapraszam tutaj w komentarze. Piszcie, pytajcie, postaram się każdemu pomóc. Dla tych, którzy czekają na samochód bądź zastanawiają się, czy go zamówić. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli macie ochotę na taki już lepszy odcinek, w którym pokażę więcej, no to dawajcie znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć!